Cześć, witam Was dzisiaj z ogrodu Saskiego, jednego z najpiękniejszych ogrodów miejskich w Polsce. I tak oprócz tych uroków, jakie ma ten zabytkowy, bądź co bądź ogród założony w 1862 roku dla rozwijającego się wówczas miasta Lublina, miasta nowoczesnego. No, oprócz tego, że znamy historię tego miejsca, znamy jego walory, podziwiamy jego piękno. Czasami tak się zdarza, że w miejscach, które wydają nam się być znane, natrafiamy na różne ciekawe, tajemnicze eksponaty, takie jak tam w oddali. Kilka dni temu, podczas prac ogrodniczych, jakichś tam prac porządkowych, natrafiono na taki oto dziwny obiekt, który wywołał taką, no, wywołał zainteresowanie wśród Lublinian i postanowiłem go odnaleźć. Początkowo przyznam, że było to dosyć trudne, ponieważ nie znałem lokalizacji tego miejsca, tego obiektu, ale udało się. Zobaczmy, jak on wygląda. Jest to niewątpliwie jakiś element. Moim zdaniem jest to element architektury. Jest to element może bardziej takiej kolumny z jakiegoś budynku, z jakiegoś zabytku naszego. Dlaczego tak myślę? Dlatego. Nie wiem dokładnie, jaka jest budowa, jak się takie kolumny wznosi, ale w środku możliwe, że były tam jakieś połączenia i ten detal architektoniczny, który widzicie tutaj, te kółeczka, moim zdaniem ta kolumna podtrzymywała strop do jakiegoś wejścia, może była jakimś takim wejściem do jakiegoś pałacu lubelskiego, może do jakiejś świątyni, nie wiem, nie mam informacji na ten temat. Natomiast wyraźnie widać, że jest to element niewątpliwie architektoniczny, ponieważ jest właśnie detal w postaci tych kółek. Być może coś jest jeszcze pod ziemią, coś tu jest może jeszcze zakopane, warto byłoby go odsłonić. Na tą chwilę jeszcze nic nie wiadomo, ale wyraźnie widać, jakie są, że są po prostu jakieś podziały, są linie, jest okrąg, jakaś taka przestrzeń. Jakbyście chcieli obejrzeć ten obiekt, jak tu trafić? Tam na wprost macie plac zabaw, a z tej strony macie wejście do ogrodu, tam Akademia Medyczna, no i tam na wprost taki biały plac, to jest plac przed CSK, czyli dawnym teatrem w budowie. Zapraszam wszystkich, jak macie jakieś pomysły, co to może być, zachęcam. Także mam nadzieję, że niebawem się coś więcej dowiemy na ten temat. Także do zobaczenia, do usłyszenia, hej!